wydarzeniem Kongresu Eucharystycznego była procesja Bożego Ciała, bo kongres odbywał się od niedzieli do niedzieli, a w środku tygodnia, we czwartek, przypadała uroczystość Bożego Ciała. Trzeba powiedzieć, że wybrano trasę od hali ludowej aż do katedry, dość długą, więc że procesja szła od hali ludowej do katedry i trasa była dość długa, rozstawione były na niej jak zwyczajnie cztery ołtarze. No i ogromny udział wiernych. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście był to taki zewnętrzny wyraz wiary w obecność Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie i to, co procesja Bożego Ciała normalnie ma wyrażać, to tam było zrealizowane w takim najwyższym stopniu, jeśli tak można powiedzieć. Otóż przeżyciem szczególnym była przez to właśnie procesja, że odbywała się w ramach Kongresu Eucharystycznego. To, co zwyczajnie przeżywamy na parafiach jednej, drugiej czy trzeciej, to tam, powiedzmy, przeżyte w takich ogromnych tłumach wiernych, no, wywierało szczególne wrażenie. Przy poszczególnych stacjach, jak przewiduje liturgia, śpiewały chóry, te antyfony do Najświętszego Sakramentu, zresztą zwykle śpiewane też w czasie procesji Bożego Ciała w dużych miastach, gdzie chóry są. Ale no właśnie w tym klimacie szczególnym, jaki powstał poprzez urządzenie Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, poprzez przygotowanie samego miasta, trzeba powiedzieć, że miasto zmieniło niejako swój wygląd zewnętrzny, bardzo dużo domów świeżo odrestaurowanych, odmalowanych i to była niejako taka prezentacja też miasta, które dokonało bardzo wielu rzeczy. Miałem możliwość rozmawiania z panem prezydentem miasta, no i cieszył się uznaniem, żeśmy to zauważyli, żeśmy to podkreślali, że w niektórych punktach, na przykład na samym rynku, no to Wrocław wygląda dziś inaczej niż dawniej. Bardzo pięknie, a można wtedy powiedzieć, że taki międzynarodowy kongres jest okazją do tego, żeby miasto też podnieść na nieco wyższy poziom, gdy idzie o te jego architektoniczne piękno, bo na pewno Wrocław jest miastem bardzo pięknym, wprawdzie zniszczonym przez wojnę w dużym stopniu, ale pięknie odbudowanym i dlatego procesja była niejako taką prezentacją tych dokonań zewnętrznych. No a swoją drogą, że jest zawsze przeżyciem bardzo głębokim, czci dla Najświętszego Sakramentu. W procesji braliśmy udział, biskupi obecni, kardynałowie i przy każdym ołtarzu inny z kardynałów, powiedzmy, przewodniczył liturgii, która przewiduje odśpiewanie Ewangelii i na końcu udzielenie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Jeśli nie urbi et orbi, to na pewno urbi, to znaczy miastu i uczestnikom Kongresu Eucharystycznego.
Procesja Bożego Ciała, procesja 46. Międzynarodowego Kongresu, który się odbywa w naszym mieście, dobiegła końca. Za chwilę otrzymamy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, które zostanie nam udzielone. I pozostaniemy tutaj, na miejscu, śpiewając hymn dziękczynienia Ciebie, Boże, wysławiamy. Do katedry zaś prosimy bardzo, by poszło duchowieństwo, księża biskupi i kardynałowie, bo się inaczej tam niestety nie zmieścimy. Otoczmy naszą matkę wszystkich kościołów dolnośląskich i śpiewając Ciebie, Boże, wysławiamy, myślmy o wszystkich kościołach na całym świecie, o wszystkich obrządkach, o tych wiernych, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa. Zastępów.